W samym centrum faweli znajduje się boisko. To najważniejszy punkt osiedla. Jesteśmy w Brazylii w trakcie Mundialu 2022 roku. Bez względu na wynik reprezentacji kraju, to wyjątkowy czas dla wszystkich, o czym zaraz wspólnie się przekonamy. No i witamy poranek na fawelce. Moskitiera cała mi faluje, bo włączony jest wiatrak, jest mega gorąco, w nocy w ogóle temperatura nie spada poniżej 25 stopni. I dzisiaj jest mega ważny dzień, bo Brazylia gra swój pierwszy mecz na Mundialu. Zaraz zobaczymy, jak miasto przygotowuje się do tego wydarzenia. Wszyscy jeszcze śpią, ale ja już nie wytrzymam dłużej spania w tym pale. Tu śpi Ola, tam w drugim pokoju śpi Julia, a tam jest kuchnia, więc skoczę sobie na śniadanie. Mam dziwne uczucie, bo byłem absolutnie pewien, jak się obudziłem, że jestem taki pierwszy, wstałem tak wcześnie, a wychodzę tutaj na dzielnię i okazuje się, że mnóstwo ludzi już się kręci. I co najciekawsze, właśnie zauważyłem, że tam jest boisko, w tamtą stronę, już od rana jakaś ekipa tu gra. To jest właśnie tam boisko, w samym środku faweli, jakby taki główny punkt, no i zaraz się przejdę, zobaczymy, kto tam gra. Naprawdę fakt, że jesteśmy na Mundialu w Brazylii, nie da się tego opisać, chociaż z drugiej strony to już nie pierwszy raz, bo jak byliśmy w 2018, to też wtedy przypadł Mundial, ale wtedy byliśmy w Curitibie, czyli na południu, więc to było trochę co innego. Nie byliśmy w tej takiej szalonej Brazylii, czyli Nordeści. Jest meczek. Quem está jogando agora aqui? É o pessoal da comunidade aqui embaixo aqui, que a gente sempre brinca dia de domingo. Cedinho, uma pelada da comunidade, né? Mas é muito quente, não é difícil? É muito sol. É, mas a gente é tropicalente, né? Tem jogos, por exemplo, de essa comunidade como a outra comunidade? Tem. Pronto. Vai fazer 3 semanas que a gente fez um torneio aqui de todas as comunidades. Já vou parar que eu vou lá pra cima agora, tem um torneio lá em cima no campo profissional. Aí eu vou pra lá. Mas aí depois significa em quantas horas? Daqui a mais ou menos uma hora. Uma hora? É. Vai fazer ainda mais quente? Mais quente, mas só que lá é mata, né? Mata da Brené, é bem friozinho lá. Zobaczcie w ogóle te domy. Tu są domy, które są bezpośrednio przy boisku. Widziałem jednego takiego starszego pana, wyszedł sobie po prostu tutaj z jakąś herbatą czy kawką i ogląda grę. Aqui jogam só pessoas maiores aqui? As crianças também jogam. Crianças também, joga. Sim. E vocês começaram a jogar a que hora hoje? Umas 7 horas, 8 horas por aí. E vocês jogam assim cada dia ou só fim de semana? Essa todo domingo tem. Mas sempre que tem gente disponível aqui, a gente joga. A mesmo quando chove? Também, na chuva que é bom. Assim? É. Od słowa do słowa i dowiedziałem się, że tutaj jest mały meczek, gdzie nie ma za bardzo publiczności, a boisko wyżej, gdzie trzeba wejść po schodkach, kawałek dalej, jest jakaś niby większa publika i jakiś taki bardziej konkretny mecz. Więc idę obudzić dziewczynę i może się tam wybierzemy. No i w domu. Stałeś się już? Wiesz, że to będzie dobre na śniadanie? Myślę, że to z cebulką będzie fantastyczne. I to się je często tak rano, śniadanie czy coś? Czy to tak wymyśliłeś? Nie, to raczej jedzą tacy ludzie albo ze wsi, albo Indianie. Tutaj już w mieście to nie jest znane, żeby to jeść. Jak się spało? Całkiem okej, okay, tylko boli mi teraz gardło. Chyba nie odespałam jeszcze wczorajszego dnia. Zjemy jakieś liście z ogrodu i pójdziemy zobaczyć mecz. Liście z ogrodu? No, chodź zobaczyć. Okej, czyli to jest nasze śniadanie. Jeszcze raz, co to jest? Cebulka z... tajobą. Baczki. Zresztą, żeby była równomierna. Dobra, to ser. I uwaga, składnik dnia. 15 sekund w piekle. To jest podobno tak ostre, że 2 kropelki trzeba dać. Nasza kanapka, zjemy to i idziemy na dalszą część meczu. W ogóle na tym ostrym sosie z tyłu jest napisane Shora Negão. I o to się nikt tu nie obraża, tak? Nie, tutaj takie określenia jak Negão, Nego, Nega. No, nikt się o to nie obraża. Jakbyś powiedział negro, to się obrażą. Tu jest. Powiedz, co mamy zabieramy ze sobą na meczek, bo to jest bardzo Shimaron. Ciekawe. A co to termos Shimaron? Z wodą i takie coś jak yerba mate, tylko że bardziej przemielone. Ale tu nikt nie pije tego w zasadzie. Na Nordeści? Tylko na południu Brazylii się pije Shimaron. Tak, nie? Południe Brazylii, Santa Catarina, Pará i Rio Grande do Sul, a także Mato Grosso do Sul, to właśnie są tylko 4 stare. A widziałeś kiedykolwiek tutaj w Nordeście kogoś z yerba mate? Tak, i to byli Argentyńczycy. Okay. Chodzisz czasami na takie mecze? Tutaj? Bardzo rzadko. A twoje znajomi jacyś grywają? Tak, tutaj prawie każdy gra w piłkę. Tak? W jakim wieku ludzie?
Starsi też ludzie? Starsi, młodsi, ale tutaj jest też liga takich starszych właśnie, około 50 facetów zawsze grają w soboty. No, sumawara. No, ma suficiente. Ja pierdzielę, idziemy sobie ulicą i Julia nagle zobaczyła jakieś owoce, karambole i stwierdziła, że musimy tego spróbować. Zagadała do właścicielki domu i jakby ściągamy to teraz z drzewa. Mamy karambola? A wy sobie gosta karambola? No, sobie nie wiem. Chcesz jedną gosta? Masz omen. O ja, tu kapikę, to masz taki, to masz taki... Baczmy, agora, ej, baczmy. To ma taki cierpki, ale taki kwaskowaty. Wygląd bardzo specyficzny. Muito obrigado, obrigado. Czyli jesteśmy na głównym stadionie, tutaj. Já acabou o jogo? Ainda não. E em quanto tempo vão começar de novo? Daqui a pouco. Já. Jak powiedzmy ktoś tutaj z tego regionu Nordeste zobaczy człowieka pijącego yerbę, to bardziej pomyśli, że jest z Argentyny, czy na przykład z południa Brazylii? Bardziej, że z Argentyny. Desculpa. Fazemos um filme sobre o futebol do Brasil. Você pode nos explicar o que está acontecendo aqui? É pelada de várzea, né? É uma pelada de várzea, é normal, é. E vocês também jogam futebol? Eu não, tô velho já. Já jogou muito. Qual é a idade máxima para chegar? Rapaz, depende, né? Mas tem pelada de 60 anos também. Aqui, 60 anos. É o sopão, o sopão. Comenta sopezinha aí. Sopa e tomando uma cerveja e uma caninha. I tą zupę zapijałem browarami i pitu. Czyli kasza są, dobra? Tak, bardzo tłusta. W sumie teraz rozumiem, o co chodzi, bo pijesz browarki. I żeby tak się nie nawalić, to musisz mieć tłuste do zapicia, nie? Técnico. O juiz está lá. O árbitro está lá. Ok, e outro time tem um técnico também? Tem. Todos dois. Bora! Porta ela, agora quem está ganhando? Aí é os quarentão, é só os coroa, outra geração. Uhum. Aqui é a geração atual. No Portela, quando for o Portela aqui, pode vir que a emoção é certa. Quando posso ver o jogo depois? Aí, vai dizer ele ali, o homem, ó. Vai ver a data. Po lokalnych rozgrywkach czas przekonać się na własnej skórze, jak kibicują Brazylijczycy. Dzisiaj ich pierwszy mecz na mundialu. Aby go zobaczyć, wybierzmy się do centrum miasta. Julia! Ziomek już czeka. Dobra. Jedziemy na mecz. O który jest mecz? Mecz jest za pół godziny, o 4:00. I kto gra z kim? Brazylia z Serbią! Ale ciężko w sumie, jak to jest z Uberem? Bo teraz idziemy z buta. Musimy wyjść na główną ulicę, żeby on tam mógł podjechać, tak? Tak, bo tutaj niestety nie ma opcji, żeby wjechać za bardzo. Pisał Uberowiec? Nie, ale już widzę, że już jest na miejscu. A słyszysz, jak trąbią? No, zaczynają zabawy od rana. Od rana były petardy, trąbienie i ludzie w koszulkach. Wziąłem prysznic 20 minut temu, już jestem cały spocony. To wyjaśnia, dlaczego Brazylia jest narodem, który najczęściej bierze prysznic, bo wyjdziesz z domu i po dwóch minutach musisz wziąć z domu. Oj, senior. A jak to jest z tymi prysznicami? W sensie, ty na przykład ile razy bierzesz prysznic dziennie? Ja biorę około 4-5 razy, ale moje prysznice mają po 30 sekund. Tak? I mydłem się myję tylko raz dziennie. Aha. Tutaj generalnie, zobaczcie, wszystkie sklepy już są zamknięte o tej godzinie. No. Właśnie, żeby można było iść obejrzeć mecz, żeby każdy miał ten czas wolny, tak? Żeby móc iść kibicować. Zobacz, jest wszystko zamknięte. Olá, tudo bom? Ela quer vir do Brasil. É da empresa. Eu pensava que sempre era amarelo. E aqui na favela, na przykład, oglądają te mecze? Na favelach praktycznie wszyscy mają telewizor, ale jeżeli to jest jakieś miasteczko, na przykład w głąb kraju, często się dzieje tak, że ludzie nie mają tego telewizora, więc tu wciąż jest popularne słuchanie meczy w radiu, także normalnie są mecze razem z komentarzem sportowym, no. I ludzie słuchają w radiu. A vocês conseguem entender quando elas falam tão rápido? Não. Já está começando o jogo? Sim.
Czyli znaczy, że się spóźnimy. Você acha que dá para entrar no Marco Zero atrasado? É porque é aberto, aberto ao público. Só uma dica, tá? Cuidado com essa câmera lá, porque ela tá tendo muita arrastão, tá? Você vê que tá caracterizado, že postupando przepychanki, arrastão. E že trzeba uważać, bo może tak się stać, że na przykład policja wjedzie, co się będzie działo i po prostu oni wtedy już nie patrzą, tylko na oślep pałują. Ej, a tu są jakieś w Recife takie wojny na przykład między klubami poszczególnymi? Tak. Są dwa kluby główne, jakie? Santa Cruz i drugi to jest Sport. A você torce para Sport, sim? To komu lepiej kibicować, żeby nie dostać tego? Zależy w jakiej grupie się znajdujesz. A jak sprawiać wrażenie, że kibicuję jednocześnie jednym i drugim? Musisz powiedzieć, że po prostu kibicujesz w Brazylii. Jedziemy teraz przez centrum, jest strasznie pusto. Tam nie ma nawet już samochodów, bo mecz się zaczął, my jesteśmy trochę spóźnieni, ale już wszyscy po prostu po odśpiewaniu hymnu zatrzymują się i są gotowi do kibicowania. Pojawiły się tłumy, czyli znaczy, że jesteśmy chyba na miejscu. Obrigado. Dobra, to jesteśmy. Wyszliśmy z auta, jesteśmy na jakichś barakach, musimy się spotkać jeszcze z jednym ziomkiem i dopiero wtedy wchodzimy na tą strefę kibica, ale jak widać już wszędzie wokół tej strefy kibica i tak są rozstawione jakieś stoiska. Zaraz będziemy w strefie kibica, gdzie czekają nas tłumy i całkowity chaos. I to jest idealny moment, żeby zajrzeć do aplikacji mBanku i włączyć tymczasową blokadę karty. Ogólnie to bardzo proste. Jedno kliknięcie, klik zablokowana, klik odblokowana i jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Słychać muzykę powoli, ale teraz jeśli karta nam gdzieś wypadnie albo zaginie w tym tłumie, no to nie musimy się tak naprawdę martwić, że ktoś jej użyje. No i można by zapytać, dlaczego po prostu nie zostawimy jej w domu. No ale są różne losowe wydarzenia, no i czasem zdarza się tak, że możemy potrzebować jakiejś większej gotówki. No i wówczas po prostu jednym klikiem odblokowujemy, wyjmujemy hajsik i zablokowujemy. Bezpiecznie. A jeśli po całym tym wydarzeniu okaże się, że wasza karta tak całkowicie przepadła, to możecie też ją zastrzec również w aplikacji, jednak warto pamiętać, że proces zastrzegania karty jest już nieodwracalny. Więc lepiej tymczasowo ją zablokować, dobrze przeszukać plecak, no i może się tam znajdzie. Tak, pamiętajcie, linki wszystkie do mBanku w opisie, a my lecimy na wydarzenie. A myślisz, że jakbyśmy byli z Serbii, to jak zostalibyśmy odebrani teraz? Pozytywnie? Myślę, że oni nie są tak... No nie są tacy zawistni czy coś. Myślę, że pozytywnie. Tak? Dopóki byśmy nie wygrali. Mani, nie mamy żadnych artefaktów do kibicowania, ani trąby. Wiem, trzeba coś kupić. Ani nawet chipsów, nic nie mamy. A jak mamy kibicować chipsami? Musimy się nauczyć jakiś przyśpiewek. Tam jest strefa kibica. Musimy przejść jeszcze przez most. Właśnie wchodzimy do strefy kibica i zaczyna się ona tak, że są stoiska i można kupić sobie piwko, chorągiewki i inne tutaj rzeczy, żeby kibicować. Sosy, sałatki, feijão, jakieś... Ejo, patrz po tej szczytaj pawa. Bolognese. Ok, będę, co słyszałem, tak? Trzy browary za dyszkę. Tak? Ile popijemy? A widziałaś ten blok tam za tobą? Ja wow. Tam jest cała historia de edificio la Livazão. A gente tem que ir lá i conversar lá com galera. W Brazylii jak pije się piwo, to nie ma każdy swojego, tylko po prostu się rozdziela to na wszystkich ludzi, którzy są. Chodzi o to, żeby to się nie zrobiło ciepłe za szybko. Jaki jest w ogóle wynik, bo my tak kupujemy... Nie, 0-0 chyba póki co. Ale nie wiem, czy masz tak. Ja na przykład mam tak, że ten mecz jest jakby dla mnie drugorzędny. Bardziej mi chodzi o tą atmosferę, w sensie tutaj, co się dzieje na ulicach i tak dalej, i tak dalej. No nie, ja lubię sobie czasem meczyk obejrzeć też. Czyli dopiero w tym miejscu zaczyna się strefa kibica. Skupa, kiedy jest to? E, kopu! A, kopu, para bebe, okej. Kim van ganharosi? Brasil! Serbia. Ah, sim, eles estão indo bem, mas o Brasil tá ficando melhor porque eles estão ficando com mais bola. Mas não é pra eles deixarem a bola
tem outro time favorito? Não, só o Brasil mesmo. Mas eu não torço mais, eu torço pro Brasil porque eu sou brasileiro. A Argentina não pode ser? Argentina. Não. Não? Nie, no, ona chyba myślała, że my jesteśmy z Argentyny, bo tak zmierzyła ciebie z góry do dołu. Co, Brazil? Não tem outra opção? Sofia, meu Brasil. Você conhece algum jogador da Polônia? O Lewandowski. Se não fosse para o Brasil ganhar nesse Mundial, qual país vocês queriam que ganhasse? França. França? É o que eu mais simpatizo, é a França. E vocês não gostam de outros países da América do Sul? São tudo boludo de merda. Ó, a Argentina, ó, a única que tem chance é a Argentina. E a Argentina eu não torço nem fudendo. Kuchnia! Tak? Zaczęli się pić! Co się stało? Czemu wszyscy nagle się tak rozeszli? Generalnie takie ziomki, którzy nie są ubrani w koszulki. Barbucha! To są prawdopodobnie tacy, co robią dym. Tak? Jak oni przechodzą, to musimy się oddalić, bo będzie zaraz... Ale dym robią po co robią dym? Czyli żeby komuś ukraść telefon. Jeżeli cokolwiek by się działo, to musimy się tutaj kierować w stronę tej policji militar, w stronę tej budki. Ale czy się naprawdę może coś takiego dziać poważnego? Na przykład co? Na przykład ząbki zaczną się kopać, bić, nie patrzą kto jest obok. Ale że inni, żeby uważać, to są ci policjanci w czerwonych beretach. No. Bo oni też nie będą patrzeć, czy ty jesteś niewinny, czy nie, tylko będą balować. Jorzy, qual resultado você está apostando? Eu botei 3-0. Qual é o melhor jogador do mundo? Do mundo? Sim. Leva! Tylko tak bardziej, że ktoś poleciał na mnie. No ale Brazylia wygrała. Wszyscy teraz zaczynają świętować. Vamos fazer barulho! Geraldinho Lee! Boa viagem para podsumowanie. Wyszliśmy z całej tej imprezy. Dopiero teraz słyszę swój głos, bo wcześniej tego nie słyszałem. Kto wygrał mecz, bo tak się do końca ogarnąłem? Brazylia! No i w zasadzie to tyle trzeba wiedzieć. A i policja tu jest na koniach. To jest bardzo popularne, czy nie? Nie, nie tak popularne, ale na imprezy masowych się to zdarza. Hola! Boa noite! Boa noite! Somos do... Eu nunca vi um cavalo assim. Nunca vi um cavalo. Não. Aqui da sesta, não dá pra ir. Co się stało? To jest mnie koń. Tak? Nie wiem, co się stało. Koń mi przed chwilą ugryzł. Tak? Mały palec. I ona się tak na mnie w porządku, a ja chyba tak, nie? Você está torcendo para o Brasil, mesmo trabalhando? Eu sou brasileiro, trabalhando. Assim, trabalhando e trabalhando, torcendo. Torcendo o Brasil sempre. A jak oceniasz nastroje? Myślisz, że ludzie są tutaj tak nastawieni, żeby wygrać ten Mundial, czy bardziej to po prostu na chwilę? Myślę, że życie w Brazylii, ludzie w Brazylii, oni tak żyją chwilą. Więc oni teraz się cieszą z tego, że wygraliśmy 2-0. Aha. I nie myślą za to, o co będzie w następnej grze, jak to się rozwinie. Nie, po prostu się cieszą z tego, co jest w danym momencie. I to jest fantastyczne w tym kraju. Tony é um codinome do meu próprio nome Antônio, ok? Primeira delas é... com casais de crianças aqui, vendendo pipocas. A segunda parte, é sério, é canções.
Faz tão pouco tempo que você se foi, e a saudade já bateu no peito e me lembrou nós dois. Eu vou contando as horas pro tempo passar, na esperança de daqui a pouco a saudade acabar. Cada fim de semana assim ou só quando a Brasil ganha mundial? Carnaval, fanfest, Brasil, tudo é assim, tudo é comemorado assim. Ai, 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 Bolsonaro é o caralho! As festas na rua são muito comuns no Brasil. Isso é verdade. Na verdade, o brasileiro é tão malandro, mas tão malandro, que ele dá um jeito de sempre, qualquer ocasião, ele poder beber. Por exemplo, hoje foi jogo do Brasil, né? No caso, hoje, 9 horas da manhã, o brasileiro já tá com um copo de cerveja na mão. Ah, vocês vão trabalhar amanhã? Não importa, esse aqui é o negócio do brasileiro. Ah, ok. Ele vai trabalhar do jeito que ele, assim... Pode gravar, vai ser Brasil tatuado. Vai ganhar gol. Eu prometi que quando o Brasil ganhar, eu vou tatuar o nome do autor do gol do Hexa. Olá. Cała impreza kończy się na placu przy morzu. Tutaj siedzą ludzie i skaczą w ogóle do wody, żeby świętować zwycięstwo Brazylii. A to dopiero był jeden z pierwszych meczów. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co będzie się działo, jakby, co by się działo, jakby to był na przykład finał. A może doświadczymy tego, będąc w Brazylii tutaj tego roku. Skacze tam kolejny ziomek do wody. No. A rzędzi poligrawartu? Porty! Masa! Oj! Na koniec Julia właśnie wyłaczyła jakiegoś kolesia, który wpływa na łódka. I ta łódka nazywa się Damów, czy coś takiego. Czyli generalnie łódka miłości. Idziemy zagadać do ziomka. Jest podświetlana. Ai que eu vi que seu barco é barco de amor. Aí eu queria perguntar, se você alugaria barco todo para duas pessoas ou quatro, e eles começariam a transar lá, o que seria? Pode transar? Aí isso já aconteceu ou não? Ainda não. Mais quase. Já namorou? O senhor é livre. O senhor é livre. Ai, namorou, nada. Conhecer vocês foi uma coisa que vai ser lembrado, vai ser lembrado por muito tempo. Sempre quando a gente lembrar da Copa de 2022, a gente vai lembrar que nós conhecemos poloneses. E eles são muito legais, muito gente boa. Obrigada! Eu não sei se é todo mundo assim, é lá, né? É isso. São muito simpáticos, foi um prazer conhecer vocês. Sempre vai ser lembrado pela gente. Niestety, mimo dobrego początku na Mistrzostwach Świata, Brazylia odpada z mundialu po meczu z Chorwacją. Skutkuje to ciszą na ulicach, jednak tylko przez jeden wieczór. Brazylijczycy nie tracą dobrego humoru. Powoli zbliża się karnawał, do którego przygotowania widać już w sąsiednim mieście Olinda.